Czy Kościół katolicki popełnia błędy? Tak. Natomiast masowy, medialny atak na Kościół katolicki w Polsce jest próbą demoralizacji. Demoralizacja to pierwszy, możliwe, że najważniejszy krok w marksistowskich próbach niszczenia społeczeństw. Najpierw demoralizuje się społeczeństwo, przekonując, że negatywne zachowania, na przykład księża porzucający bezwstydnie swoje przysięgi, najpierw przekonuje się, że takie coś jest okej. Później społeczeństwo traci wiarę w swoje wartości i jest destabilizowane. Kiedy nadchodzi nieunikniony kryzys, nadchodzą marksiści i udają, że ratują społeczeństwo, a później marksiści tym społeczeństwem rządzą, aż nadejdzie kolejna faza demoralizacji. Przykłady księży, którzy rzekomo żyją z kobietami mimo celibatu, są przykładem demoralizacji. Demoralizacja jednak najczęściej opiera się na falsyfikacji faktów. 34-latek nie ukrywa faktu bycia księdzem i chętnie publikuje w sieci kadry z życia prywatnego. O, patrzcie, ksiądz pokazuje swoje dzieci i to jest okej, to więcej niż okej, to jest warte nawet artykułu w jednej z największych gazet w Polsce. Skoro ksiądz jest nietrwały w swoich postanowieniach, to wy też możecie. Przysięga celibatu, przysięga małżeństwa. Po co to komu? Dopiero gdy dobrniemy do końca artykułu, a to jest coś, czego prawie nikt nie robi, bo ludzie czytają tylko tytuły, kiedy niektórzy z nas dobrną do końca artykułu, to okazuje się, że to wcale nie jest ksiądz. Bo ksiądz Robert jest pastorem. Pastorem protestanckiego zboru, nie kościoła, gdzie pozwala się, tak czy siak, kapłanom mieć żony i dzieci. Kiedy czytamy natomiast tylko tytuł artykułu, coś co robi większość ludzi, to myślimy, po co nam jakaś moralność, po co nam zasady. I to jest właśnie cel marksistów, demoralizacja, żebyśmy zwątpili we własne zasady.